Polowanie na Mariana Hruścickiego, członka Koła Łowieckiego nr 7 w Warszawie, trwa już prawie 10 lat i sięga roku 2006, kiedy to Jerzy Augustyniak wówczas bez funkcji złożył do Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego doniesienie na Mariana Hruścickiego. Ten miał, według doniesienia Jerzego Augustyniaka, aktualnie prezesa Koła, niebezpiecznie polować. Rzecznik umorzył postępowanie, nie dopatrując się przewinienia, bowiem sam oskarżający nagle zapomniał, jakie to okoliczności miały świadczyć o niebezpiecznym polowaniu. Także prezes Jerzy Augustyniak i Sławomir Karp zainicjowali słynne już oskarżenie o zastrzelenie dzika, mając pozwolenie na zastrzelenie dzika. Z tą sprawą czytelnicy dziennika łowiecki.pl mogli zapoznać się osobiście z emitowanych relacji wideo. Odnosiliśmy wrażenie, że po kompletnej kompromitacji swego koła, zarząd, a zwłaszcza prezes i łowczy, najbardziej aktywni w dążeniu do pogrążenia Mariana Chruścickiego, wyciągną konstruktywne wnioski z tej, nazwijmy to delikatnie, przygody łowieckiej tymczasem otrzymaliśmy informację że prezes Jerzy Augustyniak podjął kolejną inicjatywę nie dotyczyła ona działania na rzecz oddłużenia koła które pod zarządem Jerzego Augustyniaka i łowczego Sławomira Karpia popadło w olbrzymie jak na możliwości koła kłopoty finansowe ale dotyczyła ponownie Mariana chruścickiego tym razem Jerzy August Ktyniak oskarżył Mariana Chruścickiego o to, że polując legalnie podczas zbiorowego polowania na kaczki realizowanego przez zarząd koła, polował nielegalnie. Pojechaliśmy z kamerą dowiedzieć się, jak przebiegała ta kacza afera i jakie stanowisko zajęła prokuratura i sąd powszechny. Czy te stawy, na których się znajdujemy, to są te stawy, na których kolega nielegalnie polował? Tak, to są te stawy, które nielegalnie polowałem. Polegało nielegalnie, że byłem zawierzony przez zarząd okręgowy zgodnie ze statutem i nie przestrzegałem tej uchwały zarządu okręgowego PZT w Sielcach i po prostu byłem zawieszony. Ale to, o czym mówimy, to są fakty, czy to jest po prostu interpretacja e, kogoś innego? To jest interpretacja zarządu Koła. Uważam, że prezes Koła, który oskarżył mnie do prekuratury za nielegalne polowanie, mógł zwrócić się do mnie. Odesłałbym mu notkę, kiedy przybym jakby rozpytany przez zarząd okręgowy PZL w Sielcach. Jak to rozpytanie polegało, też tak jak otrzymałem uchwałę zawieszającą mnie do mojego domu prywatnego odebrałem z poczty. Więc ja mógłbym to prezesowi wszystko wyjaśnić czy na zarządzie wyjaśnić. Nie zostałem wezwany, został zostałem perfidnie oskarżony do prekuratury w Mińsku Mazowieckim. Kolega gdzieś. był wezwany na rozmowę przez zarząd okręgowy? Tak. Tak, byłem wezwany 29 I... sierpnia. I jaki to był dzień tygodnia? Piątek. To był piątek. Tak. Czy na tym posiedzeniu poinformował zarząd okręgowy kolega o tym, że kolega jest zawieszony? Nie, nie poinformował. Zarząd PZT, okręgowy PZT w Sielcach po przejrzeniu dokumentów, które i skserowaniu się tych dokumentów ze sprawy karnej, e... poinformował mnie, że podjęcie w sprawie zawieszenia mnie prześle pocztą, a nie My... zawieszając mnie w tym dniu. i y... Miałem, ja, ja przy sobie, miałem przy sobie na polowaniu w niedzielę legitymację Polskiego Związku Łowieckiego, miałem pozwolenie na broń, miałem psa, którego skorzystał, przyniósł tutaj ileś tam kaczek, więc wszyscy byli zadowoleni. Ja oczywiście, że przez mi przeszkadzał, ani jednej kaczki nie strzeliłem. A Jedną kaczkę, że pisa, psa miałem tak wyszkolonego, że przynosił wszystkie kaczki do mnie, więc przyniósł kaczkę zbarczoną, więc tą kaczkę oddałem koledze Albertowi Hincowi i wszystko. I nie opłaciłem tak? za kaczki, bo za kaczkę trzeba zapłacić tak? na koniec polowania, więc nikt mnie nie obciąża za te kaczki, nigdy nie, żadnych kaczek nie było więcej wpisanych na mnie i ja nie strzeliłem więcej, gdyż... A w protokole, w protokole z polowania jest zapisane, no że kolega strzelił kaczkę. Dziwna ta sprawa, że w protokole napisano, że dwie kaczki strzeliłem, więc... Nie wiem dlaczego. Ale to jest nieprawda. Moim zdaniem to jest nieprawda. Czy może dlatego zostało to zapisane, żeby jeszcze bardziej udokumentować ten udział w tym polowaniu? Powiem, panie redaktorze, że tam jest więcej takich dziwnych spraw. Nawet przyjazd kolegi Chińca do mnie w sobotę, mam jakieś wątpliwości, czy to czasem nie było specjalnie ukartowane i przyjazd, żeby tylko mnie podpuścić, żebym przejął na te kaczki, a już wiadomo było, że będą mnie skarżyć za zawieszenie. I co dalej się stało z tą sprawą? Bo nie rozmawialibyśmy tutaj, gdyby to była jakaś taka koleżeńska przepychanka do załatwienia w kole. Gdzie została ta sprawa skierowana i przez kogo? Pierwsza sprawa trafiła i to doniesienie do prekuratury w Mińsku Mazowieckim i prowadził tutaj to, ten sam policjant, co te dziki, w Kałuszynie. Kiedy zorientowano się, że to nie jest jurysdykcja prekuratury mińskiej, odesłano sprawę do prekuratury Węgrowskiej i do Policji Węgrowskiej. Prezes Jerzy Augustyniak, e, który poluje tutaj od, e, jak to mówiąc, od urodzenia, powinien znać dokładnie obwód, na jakim te stawy się znajdują. Stawy znajdują się na miejscowości Sucha, a pomylił Suchocin. Sucha jest pod powiatem Węgrowskim i ma to Prekuratura Węgrowska i milicja, Policja Węgrowska, przepraszam, a Suchocin mieści się tam o 5 km i to już jest Policja Kałuszyń i Mińsk-Mazowiecki. Więc e, nie wiem, czy to s, premedytacja, napisał Suchocin, czy coś, że. Pierwsza sprawa. I sprawa na tym umorzeniu prokuratorskim się skończyła? czy No właśnie, myślałem, że to już koniec i <grychy> będę miał e, już e, głowę spokojną, no bo już zarząd chyba nie wymyśli następnych jakichś doniesień prokuratorskich. Jakim dziwnym trafem e, mam wezwanie w domu na sąd. Odebrałem i byłem zdziwiony, gdyż Została wyznaczona wokanda w Sądzie Rejonowym w Węgrowie, celem e, czy zasadne jest umorzenie prekuratora prekuratury rejonowej w Węgrowie i ma odbyć się sprawa w trybie karnym. I jak się zakończyła? To była jednorazowa sprawa czy więcej? To była jednorazowa sprawa, która dotyczyła utrzymania umorzenia przez prekuraturę rejonową w Węgrowie. Sąd po przeanalizowaniu e, dokumentów z tej sprawy nie miał e, wątpliwości. Ta sprawa podtrzymał umorzenie i wyrok został e, ogłoszony. i Ten wyrok nie podlega zaskarżeniu, więc na dzisiaj jestem e, wolnym, nieoskarżonym prze, przez nic. Po raz kolejny niewinny. A sąd w postaci sędziny pani Olszewskiej, jak se dobrze mówię, pamiętam. Nie zostawił suchej nitki na kole, gdyż wyraźnie stwierdził na prezesie, wyraźnie stwierdził, że y, zarząd okręgowy, jak i wszystkie dokumenty świadczą, że polowałem zgodnie z prawem to powiedzieć, bardzo dużo piszą komunikatów, w tych komunikatach zawierają pewne jakieś tam przesłania, groźby i tak dalej dla członków koła. Między innymi też są pismienni do organów, jeśli kto, kto, kogoś chcą tam jakby przyłatwić czy przymoczyć, to po prostu umieją to napisać i starają się to sukcesywnie czynić. Nie dla dobra PZT oczywiście. A skąd taka troska w cudzysłowie o kolega? Ja próbowałem, naprawdę nie jestem ani jakimś pieniaczem, ani niczym. Pierwszy sekretarz, która była koleżanka Kałużyńska, próbowałem jakby przez sekretarz dotrzeć do zarządu i jakieś tam maile wysyłałem. Prosiłem, żeby koleżanka wpłynęła na ten zarząd. Czy pytałem się, kto pisze te komunikaty: czy to koleżanka pisze i jest odpowiedzialna za te komunikaty, jako sekretarz, czy ktoś inny pisze, dlatego ona nic nie może zrobić. Więc po jakimś czasie przestała maile odbierać i tak jakby jej zabroniono komunikacji się ze mną. Obecny sekretarz, kolega. Piotr Pokrzywa, rozmawiałem z nim dwa tygodnie temu, też nie jest jakby tutaj zainteresowany rozmową, wyjaśnianiem tych tematów. Na dzisiaj ostrzał, który mnie przysłano na ten sezon dotyczył jenotów, których w naszym mówisku nie ma. Był u owczy, dalej tworzy tak zwaną własną interpretację przepisów. Dziki były napisane oprócz loch. Więc nie wiem dlaczego oprócz loch dzika mam strzelać. To znaczy, że jak strzelę lochę, to już wtedy podpadłem, tak? No bo jak napisane mam, że dzika oprócz loch. Więc nie polowałem. Odesłałem ten ostrzał, do dziś ostrzału nie mam, więc nie wiem dlaczego, ale wiem, że w łowisku był pan łowczy, mógł w książce zostawić dla mnie ten ostrzał. Nie zostawiono mi tego ostrzału. No, nie to wiem, czy... uważam, że. Zarząd zajmuje się takimi sprawami właśnie. Ja byłem jednym, który tutaj pozyskiwał pięć w sezonie. To jakieś tam pieniądze dla koła, jakiegoś kozła, jakieś czyny społeczne tutaj wyrabiałem, nawet jedna z takich uroczysk jest nazywana ohz hazetem, gdyż tam kukurydzę siałem za własne pieniądze i inne rzeczy. No ale jak się pracuje i się robi, to później się takie są sytuacje. Na tych stawach polujemy, można tu strzelić kaczki i na przykład ja bym to wykorzystał komercyjnie do Warszawy 80 km, ale Zarząd w tej sprawie nic nie robi, nic, a dług jest 120 tysięcy, więc komornik żąda pieniędzy, a zarząd nie sprzedaje kozłów, na przykład dewizowów, nic nie robi, żeby to koło uratować. Po prostu sam przyjechał owczy, strzelił ósmaka, jak to mówiąc, no chwała mu to, strzelił kozła ósmaka, jest to przeżycie niesamowite i trofeum na całe życie, ale może za tego Usmaka dostałby 5 tysięcy złotych i zapłacił za temu, y, któremu jesteśmy winni. Zarząd powinien się spotkać, skupić na prowadzeniu gospodarki łowieckiej i na niedoprowadzeniu koła do upadłości. No bo co z koła z upadłości, kiedy komornik będzie zabierał wszystkie pieniądze z koła. Jak to nic nie robi zarząd? Pisze kolejne donosy. No tak. I redaguje obszerne, obszerne. komunikaty tak zwane, w których obrabia plecy nie tylko ta, 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 ta. koledze, ale także i osobom postronnym. Czego... To wszystko byłoby ze mną dobrze, żebym po prostu, jak to mówiąc, był na usługach zarządu koła i nie ma problemu, pewnie by było bez problemu. I to po prostu, nie wiem, jak to nawet znaczyć, co to te usługi tego zarządu, co miałem w tej sprawie wtedy robić. Po prostu się nie odzywać, siedzieć cicho, jak inni koledzy i, i wszystko. No. Kuriozum jest wystąpienie do prezesa o odznaczenie e, srebrne, czy złote, e, zasługi łowieckiej, gdzie doprowadził koło do upadłości. To już jest kuriozum nawalnym, że przyznano mu też takie e, jakby e, odznaczenie. No. Zwróciliśmy się do obu zainteresowanych stron konfliktu, dając możliwość wypowiedzenia się zarządowi koła. Liczyliśmy na wypowiedź prezesa Jerzego Augustyniaka i łowczego Sławomira Karpia, niestety, mimo długiego okresu oczekiwania i przekazania wszystkich możliwych form kontaktu, wypowiedzi dwóch najbardziej zaangażowanych w składanie doniesień o ewidentnie niepopełnionych przestępstwach w kole osób nie doczekaliśmy się.